Some are soldiers. We are ghosts. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ghost Recon Wildlands. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, jesteśmy w trakcie operacji, na której na celem jest skradzież tej łodzi. Oczywiście od Celebro. To jest jakaś opancerzona, uzbrojona potężnie łódź, którą mamy dać... zwrócić CIA, bo chyba została im skradziona czy coś. Nie tak to zrozumiałem, ale na pewno się przyda. Shit, give me a beer and I'll pretend we're back home off the coast of Myrtle Beach. You still think you're 22 or something? Nah, I'm just looking to hook up with 22-year-olds. I'm sure you are. Too bad none of them feel the same way. Dobra, płyniemy, moi drodzy. Oby nas tylko nikt nie wypatrzył. No dobra, i się zaczęło. Chyba źle płynę, czekajcie, gdzie ja mam dopłynąć? A w sumie tędy też bym dopłynął. Nie, do tyłu. O, dobra. Już się bałem, że zawisłem. No, płyniesz. Dobra, płyniemy. Spadamy stąd. A, tutaj ciężko się wyrobić. Mucić tam w nich. Cały czas walimy, panowie. Wow. Dobra, spokojnie. Co nas wali tak? Śmigłowiec. O ja, trochę się dymi ta łódź. Ale dopłynęliśmy i to jest najważniejsze. Dobra, mamy to. Taking out the cartel subs has cut shipments to Florida by more than a third. And the gear we intercepted and the intel we found on El Cerebro's prototype? First impressions are that El Cerebro is in the process of building a sub with serious legs. We're talking about a boat that could reach as far as Europe and do so completely undetected. Damn, that ain't good. You ready for the good news? We've got an ID on El Cerebro. The intel you brought in helped us connect the dots. I'll send you everything I've got in a minute. Outstanding. We got a location on our mad scientist? Negative. His OPSEC is damn good. Multiple safe houses. Never stops at the same place twice in a row, the whole nine. But he's got an assistant that does most of the grunt work. He spends enough time on his phone that we've been able to triangulate his location. So we follow the assistant and see if he leads us to El Cerebro. You got it. Stand by for the data. Let's get back to it. After the agency's techs examine that prize, they ought to have a good feel for the rest of El Cerebro's designs. Dobra, mamy dotrzeć do... asystenta Celebry. On jest tutaj. Dobra, ale zanim to sobie zrobię, to chciałbym sobie tu jeszcze pozbierać parę rzeczy i myślę, że dzisiaj się tym właśnie zajmę. Mianowicie tak, tu mamy jakąś badaną kolbę. Ale to jest dla strzelb. A, weźmy to sobie. Bo i tak będę chciał tutaj dojechać, więc będzie po drodze. Czy tu mamy jakiś pojazd? Coś... Słabo, ale zaraz sobie wezmę coś. Znaczy, bo tu jest droga, więc mogę sobie zaraz coś tutaj skołować. Nie powinno być z tym większych problemów. Dobra, tym asystentem Celebry zajmiemy się za niedługo. Dobra, coś nie widać. Dobra, musimy sobie... niech będzie. Dobra, mamy samochód.
No kurde, przydatna umiejętność. Hang on, I'll drive. I'm in, let's roll. Uwaga, mamy posterunek przed sobą. Będziemy musieli przejechać obok niego. Ready? Open fire. Open fire. Enemy down. Coś tu jest do zgarnięcia. That's it, we're clear. Bardzo miło. Wracamy do samochodu. When no one else came. Jedziemy. Kurda, leje. Wow, co to tam tak? Ready? Fire, fire, fire. Copy. I'm engaging tangles. Target eliminated. Coś tu wybuchło. We're good. We all in one piece? Chyba się domyślam, oni mogli mieć tutaj jeszcze jedną beczkę z paliwem. Któryś strzelał i trafił w nią. Albo w coś innego, co mogło wybuchnąć. Dobra, jedziemy. Chcąc nie chcąc, pędzimy przed siebie. Uwaga, ludzie! Dobra, mamy tutaj... To jest jakaś grubsza sprawa chyba. A, tu jest ta stacja nasłuchowa. Dobra, co my tu mamy? Wszyscy w środku siedzą, co nie? No ba. Dobra, musimy się tu dostać. Do wnętrza. Dobra, wejdziemy tędy. Nie, lepiej jest wejść od dołu. Tak mi się wydaje. Uwaga. Wysadzam. Dobra, to trzeba zhakować jak najszybciej. Cartel station shut down. The rebels might be able to come out in force. Dobra, udało się. A, tę misję lubię. Tylko te, które trzeba latać i ten, i przełączać te wieże, to jest denerwujące. Ale tu ze szturmem na te anteny to jest całkiem spoko opcja, moim zdaniem. To tutaj tak napiernicza. Przeładujmy sobie tą naszą kolumbrynę. Dobra, idziemy wyżej. Amigos, because of you, we have acquired some resources that we desperately needed. Olivia needs your forces to be strong. And frankly, Pack, so do we. Soon our guerrilla force. Dobra, no okej, to strzelby tak nie używam. Dobra, spadamy stąd. Nic tu po nas, najważniejsze jest to, że mamy dostęp do... Nogą zerknijmy tylko sobie. Tylko pick-up? Szkoda. Widocznie trzeba się będzie jeszcze bardziej postarać, żeby odblokować kolejne modele pojazdów. Ten śmigłowiec niestety zniszczyłem. Ale nic straconego. Dobra, gdzie mamy jechać? Tak, chciałbym się zająć tym. A więc sobie wsiądziemy tutaj do tego pojazdu. Ciemno już strasznie.
set. Let's go. No, jedziemy. Dobra, mamy przejąć samolot. Nie powinno być z tym większych problemów. Sorry. Tam unidad był. Ale spokojnie, samolot Santa Blanki, więc nie powinni się mnie czepiać. O nie! Pływający samochód! No, trochę tutaj jest tych samolotów. To jest jakieś, kurde, lądowisko. Jakieś lotnisko Santa Blanki. Dobra. Załatwieni. Zawodowo, moi drodzy, porobione. Dobra, wsiadamy do tego samolotu. Trzeba go gdzieś dostarczyć. Gdzie to jest? Tutaj aż? No, dobra. Dobra. Lećmy nim. Dobra. Bez noktowizora niewiele widać. Pięć kilometrów. Mam nadzieję, że nie spotkamy żadnej obrony przeciwlotniczej po drodze. Dobra, spokojnie, ostrożnie. To sami słuchajcie, ten lot jest najbardziej niebezpiecznym fragmentem całej tej misji. O ja! A nie mówiłem. Nidat mnie zauważył. Musimy się wznieść nieco. Jeszcze 2 km, kurde, ale to jest wysoko. Jesteśmy w Morocco. A więc w prowincji, w której byliśmy poprzednio. Mam nadzieję, że się nie rozbije zaraz o tą górę. No tak, gdzie może być w innym miejscu lądowisko, jak nie na szczycie góry? Tak to wygląda, moi drodzy. Nie wiem, czy widzicie dokładnie to samo, co ja, bo zazwyczaj u mnie jest tak, że nagranie wychodzi troszkę ciemniej niż to, co ja widzę podczas nagrania. Ale fajnie to było widać, te światła miast i wiosek. Nie podoba mi się to. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz. Pójdziemy teraz z tej strony. Odlećmy trochę.
O, mogę o, udało się. Dobra, nie ma źle. Uff, ledwo dałem radę. Dobra, gdzie teraz? Teraz moglibyśmy się udać tutaj. Jest jakiś karabin szturmowy do zgarnięcia. Weźmiemy sobie ten śmigłowiec, który tutaj mamy. Że to nie będzie głupi pomysł. Dobra, lecimy. Gazu, moi drodzy. Jedziemy niżej, żeby uniknąć ewentualnie jakiejś obrony przyrodniczej, która może się tutaj nam przytrafić. Bo nigdy to nie jest coś, co ja bym chciał spotkać. Jesteśmy na miejscu. O, sadzić niżej. Co to za miejsce jest? Jakiś człowiek zamordowany z siekierą. Gdzie ja jestem? Nie mam pojęcia, gdzie jestem. No, mam jakiś karabin. To mam jakieś nowe części? Sprawdźmy to sobie. Nie o tego chodziło. Nie tak. Nie, tutaj nic nowego nie mam. A, ten. A też, kurde, tylko 20 pocisków. Ja mogę z nim tu sobie zmienić o parę ładnych celowników. Zasięg, celność. Razy dwa. Tak go sobie wziął. Tu możemy sobie wziąć długą lufę. Tył tutaj tłumik. W sumie nie, dobra. Zostawmy to tak jak jest. Snajperka jest całkiem spoko, całkiem przyjemna, dobra. Teraz tak. Ja tutaj nie będę za bardzo urzędował w tym miejscu, bo nie ma to za bardzo sensu. Chyba nic tu więcej nie ma. Teraz tak, chciałbym się... O, tu jeszcze mamy, kurde, takie rzeczy. My tu mamy krótka kolba. Karabin szturmowy. Jakoś nie specjalnie używam karabinów szturmowych, ale to jest strasznie dużo informacji do zdobycia. A więc bym się tam udał. Czemu nie? O, tu jeszcze coś jest do zgarnięcia. Zadamy. I'm in. Let's go. Lecimy. To jest jakiś ciekawy most. Dobra, rozejrzyjmy się tu. Dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. To jest to miejsce, gdzie... A, to jest koleś, którego trzeba będzie przeszukać. Jak droga do niego? Droga do niego chyba powinna być prosta w miarę. Mascara pilot
Dobra, tu mam jakieś zasoby. Dobra, kolej załatwiony. Spokojnie. Kurde. Two Sicarios. I don't see him. Close to that stack of tires. Dobra, załatwiony. Dobra, przesłajmy go. Dobra, ostatnie rzeczy, jakie możemy się dowiedzieć. O, tu jeszcze coś mamy. To mamy dwa zadania. Niezbadane miejsce. Kurde, sporo rzeczy do zrobienia tu jest. Tu jest jeszcze medal do zdobycia. Wow, 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 wow. Leżę. Może by tak ktoś podniósł? No, podnoś, podnoś. Koleżko. Dobra, żyję. Dobra, ciśniem. Kurde, dobra, mamy osłonę na szczęście. To bym chciał sobie zaznaczyć. A, to jest tam u góry. Pięty. Dobra, ciśniem. Dobra, tam gdzie się trzeba, tu, o, tutaj są chyba schody. A, spokojnie. Tutaj gdzieś powinien być. Santa Blanca atakuje rebeliantów. No, od czegoś ci rebelianci są, nie? Niech walczą. Kurde, da wysoko, to strasznie wysoko. Dobra, tu mamy... Okej, oznaczenie rolnetką. Dobra, teraz byśmy się mogli zająć tym. Tutaj trzeba kogoś zastraszyć z tego, co się orientuje. Teraz na dół. Trochę to trwa. A może mogę zeskoczyć. Dobra, gdzie ja jestem? A, jest na tym górnym poziomie. Jeszcze. Mam jakiś samochód, bierzemy to. Okej, musimy teraz przejechać przez tą rzekę. Przez ten most znaczy się.
Uważaj! Nie wiem, jak koleś to przeżył. Ale ewidentnie hardcore. Ready? Open fire. Wilco. Opening fire. No, dobra. Załatwieni. The lieutenant's trying to escape. Find some fucking cover. O ja, leżę. Podniesiecie? Oh, come on. Dobra. Mam cię. Zastraszyć typa. Are you afraid? Because you ought to be. Not because I might gut you and send you walking home with your intestines in your hands, but because I'm here to destroy your world. Santa Blanca will fall, will burn to ash, will crumble to dust. Go ahead, tell your compas if they survive. There's no place to run. Aguanten, don't hurt me! Neta, tranquis! Fucking thug. He's lucky I didn't put a bullet in. Dobra, załatwieni. Shit, that would have been a mercy. Ooh, now everybody knows he's a punk. The rebels are gonna make his life hell. Dobra, pożyczmy sobie samochód. Dokąd teraz, moi drodzy? Dokąd teraz? Teraz bym się chciał... wysłać w powietrze jedno z wejść... O, i to jest fajne zadanie. Dobra, weźmy to sobie. Ja lubię, kurde, te szturmy na ten... na te stacje radarowe, znaczy radiowe chyba. W każdym razie bardzo fajne. Fajne to jest i przyjemne. Dobra, jak tam? Sporą nocy, dobra. Powoli zaczyna świtać chyba. Mi się przynajmniej wydaje. Musimy przejść przez ten most. Żadnego radia. Wow, ludzie, uwaga! Kogoś tam potrąciłem. Tutaj coś płonie. Jakaś ciężarówka. No cóż, no strefa wojny. Jakby nie było. Dobra, to trzeba ewidentnie wysadzić. Przeładujmy broń. Każdy pocisk się liczy w takich wypadkach. No, wejdziemy od tamtej strony, ponieważ nie chcę sobie zniszczyć samochodu. Chcę sobie amunicję uzupełnię. Dobra, uwaga, wysadzam. Dobra, grubo. Dobra, hakuję to. Zdąż, dobra. Udało się. Gruba akcja. Dobra, mamy to porobione. Nieźle. Oto jakiś mały korek żeśmy stworzyli. Dobra. Ej, to jest śmigłowiec. Dobra, weźmy sobie ten śmigłowiec. Polecimy jeszcze w jedno miejsce sobie. W tym odcinku i będziemy kończyć. Śmigłowiec jak najbardziej się nam przyda.
Mianowicie polecimy sobie tutaj. Tam jest strefa zrzutu zaopatrzenia dla rebeliantów i ono gdzieś tam utknęło w niedostępnym miejscu. I dlatego właśnie potrzebny będzie mi śmigłowiec do tego. Ponieważ śmigłowiec jak żaden inny środek transportu potrafi właściwie dostać się w każde miejsce. A tutaj... Dobra, widzę. Teraz spróbujemy gdzieś tu. Dobra. Głowiec wylądował. No było to przed momentem. Okej. Okay. Oznaczmy sobie te zapasy. Mamy teraz możliwość dokonywania zwiadu. Tutaj powyżej też jest jakiś punkt umiejętności. Więc wlecimy sobie tam. Nieco wyżej. Fajne miejsce, tylko że kurde, bez naturalizora tutaj nic nie widać. Wróćmy maszynę. Dobra, wylądowałem. No, punkt umiejętności. Zawsze warto coś takiego zdobywać. Tu mamy zapasy. Dobra, tutaj już nic szczególnego. Dobrze, moi drodzy. Myślę sobie, że tutaj w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego. Summer Soldiers. We are ghosts.